wentylator mamy? Nie, się to utrzyma, bo tam jest dość duży ciężar. Nie chcę powiedzieć, że udało nam się w szpitalu uniwersyteckim trochę COVID oswoić, bo to nie jest właściwe słowo. Bardziej udało nam się do tego COVID-u przywyknąć, nauczyć się z nim żyć, nauczyć z jednej strony szanować i respektować, a z drugiej strony wyzbyć się pewnego rodzaju przerażającego, paraliżującego strachu przy opiece nad pacjentami z COVID-em. Ile pan tu dni już leży? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale nie wiem, kiedy tu się. Ja jestem może trochę spanikowany. Najgorsze jest to, że człowiek nie może oddychać. Takich pacjentów w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie jest ponad 250. Walczą o każdy oddech. Opiekuje się nimi zespół lekarzy i pielęgniarek. Maria Włodkowska, rzeczniczka prasowa szpitala, nagrała dla nas to, jak wygląda ich praca. Nam, do sal, które za chwilę pokażemy, nie wolno wchodzić, bo ryzyko zakażenia sięga tu najwyższego poziomu. Pamiętam, że kiedy weszłam po raz pierwszy, to poczułam ogromny szacunek wobec tego, co oni robią. Byłam ubrana w kombinezon tak jak oni, miałam na sobie gogle i maseczkę. W ciągu pierwszych kilku minut całkowicie zaparowały mi gogle. Miałam odruch, żeby je ściągnąć i przetrzeć i przypomniałam sobie, że nie mogę tego zrobić. I w tym samym momencie przypomniałam sobie, że ci ludzie pracują tam po 3-4 godziny na zmianie. I oni nie są tam tak jak ja, oni nie są biernymi obserwatorami. Oni podchodzą do pacjentów, oni z nimi pracują, oni z nimi rozmawiają, oni trzymają ich za rękę i oni przede wszystkim wykonują przy nich wszystkie czynności medyczne. Kto taki napis zrobił z ręki? Pacjentka. Pasta do zębów. Już wyszło? Wyszła i w noc wyjścia zrobiła nam taki napis. Dzień dobry panu. Jak się pan czuje? Dobrze? Duszno? Musi pan jeść. Bardzo proszę pilnować tego, żeby tej siły było troszkę. Już zjadam. Zjada pan? Super. Już się zakurzyłem. Oczywiście, małymi porcjami, a dość często. Natomiast pasowałoby, żeby też pan trochę dopijał. Doktor Wojciech Serednicki na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii pracuje ponad 20 lat. Od pół roku odpowiada za opiekę nad ciężko chorymi pacjentami. Także tymi, którzy są nieprzytomni i żyją dzięki podłączeniu do respiratora. Czasami przychodzimy z pracy w stanie, który nie jest łatwy dla najbliższych i nie jest łatwo akceptowalny, bo przychodzimy napięci, zmęczeni, często z poczuciem porażki, bo nie zawsze wygrywamy. Są takie momenty, kiedy przegrywając, bardzo przyjmujemy to osobiście. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że wielokrotnie my na intensywną terapię przyjmujemy pacjentów, którzy jeszcze są w tym ostatnim stadium tej wydolności oddechowej, jeszcze przed zaintubowaniem, ale my jeszcze z nimi normalnie rozmawiamy, my normalnie trzymamy ich za rękę, staramy się ich uspokoić, tłumaczymy całą procedurę, jak to teraz będzie wyglądać. Że będziemy musieli podać leki, że od tej pory tego podania leków nie będzie nic czuł, że będziemy o to dbać, żeby nic nie pamiętał, nic nie czuł tych trudnych chwil. Nie tylko dla pacjenta, ale też dla nas, bo dla nas to też jest bardzo trudne patrzeć na pacjenta, z którym rozmawiamy, a za chwilę po prostu nie wiadomo, czy ten pacjent przeżyje w ogóle.